Cześć, witajcie z tej strony Mowaplayer. Przepraszam za wczorajszy brak filmiku, ale kombinowałem coś na YouTube, ale nic nie pykło. Na start może sobie zrobimy muzykę. Dobra, jest. Przyciszę to się może troszkę, bo nie chcę. O dziwo udało się bez praw autorskich. Więc jestem w szoku, naprawdę. Szacun. W końcu się zorientowali, że mi się nie opłaca rzucać praw autorskich, bo to jest bezsens. No Jezus. Dobra. No i cóż, wiem, że teraz ludzie raczej żyją Far Cry'em i MMO i tak dalej. No mnie tam nie ma, no, nawet nie chce mi się tam jeździć, więc nie. Po prostu nie. No i co, no dużo nie porobiłem, tylko tyle, że kasę zarobiłem, challenge mamy. Dobra, co tu mamy w challenge'u? Zaraz się obszaj. No. Cholera jasna. Przepraszam, że mnie aż tak wzięło, że się tak uciszyłem, ale po prostu co zobaczyłem, to jest chore. My z Armora się lejemy. Ty, ale to jest chora walka, kurde. Czuję, że nie preferuję za bardzo walki na pięści, ale jakoś się udało. Kiedyś planuję sobie zrobić, że tak powiem, zrobić sobie kiedyś survival na pięści i zrobić sobie intro do gry, bo w sumie to może być fajne. No, a na pewno by się intro przydało, bo skoro to jest gra, którą będę długi czas nagrywał, to w sumie można. Dobra, tym razem to ja przegrałem. W sumie nie wiem, co się na to odwaliło, że go nawet nie mogłem walnąć. Czekajcie, może walniemy go po prostu kombosem, Riolo? Aha, super. Super. Na pięści to ja po prostu nienawidzę walczyć ostatnio. No. Dobra, ograne. 2-1, no w sumie ja. No, bić się na pięści nie przepadam, no co poradzę, no. Jest po prostu chorowa walczyć na pięści. Hełm poziom 14. No, mamy hełm poziom 14, ale nie chce mi się na razie. Poulepszamy sobie rzeczy, bo tego sporo. Więc. A, dobra, czyli mamy to wszystko ulepszone na maksa, co nie? Okej, dobra, zauważyłem w ogóle, że mam trochę czulsze mikrofony ostatnio, więc w sumie możecie coś tam słyszeć ostatnio, co się tam wydarzyło u mnie. Możliwe to dlatego, że wyszedł update, no nie, i możliwe, że stały się czujniejsze sterowniki tu wszystkiego. Dobra, walczymy mieczem, w sumie kataną, przepraszam. W sumie, nie, wtedy to był Ninja Sword, teraz jest katana. Dobra, dostała krytem. Easy. Au. Kurde, no co jest? Dobra, ograne. Okej. Więc się trochę udało. No i tak jedziemy z tym. Dobra, tutaj już mamy poziom trudny, tak? Czekaj, tutaj jest dalej insane.
Czyli jest level, no nie dobra, to jest poziom 14, więc spoko. Można. Fajnie, że ja mam pierwsze walnięcie, co nie? Ten headhit. No niestety to jest chory enchant. Niestety. No, że na tej broni są głównie ataki po dwa, no to można sobie pomyśleć, co to robi. Kurde, prawie ją załatwiłem na takie krótkie cięcie, ale nie pykło, więc no, została dobita z innego. No ale dobra, co się będę tam rozżalał, trudno, babka sobie zginęła. Impossible, pamiętacie? Czekajcie, ile to eksplozji. To jest insane to hard, dobra, no muszę niestety. Więc mam nadzieję, że to zaoram. Przepraszam, po prostu przypadek mi się kliknęło. Dobra, zaorany. W sumie na najprostszy kobu poszedł. Au. Dobra, zakopany. Sorry, że ja ostatnio nic gadam, ale jakoś jak zaczynam nagrywać, to mnie strasznie gardło. No, gardło mnie strasznie boli po prostu w trakcie nagrywania. W sumie nie wiem, o co chodzi. Dobra, tutaj dalej mam harda, ale mamy 15 level. No słuchajcie, no nabiliśmy bardzo szybko levela 2, no nie? To jest już 7,5 na 8 sekund, a tu było ile? Na 8 sekund i... Ale w sumie wiecie co? 5% takie spadnie, 7,5 to w sumie jest takie... Nie wiadomo co, a ty mamy 70% szansa i mamy jeszcze tego 10% czy first tym, no to bardziej mi się opłaca. Dobra, miecz na razie jest w porządku, więc w sumie nie mam po co go wymieniać, chociaż zobaczymy co tu będzie, bo chyba to jest już fajna broń jakaś, chyba toporki to były. A toporkami to ja tak średnio bym powiedział. Ta to jest są Battle Axe. No trudno, no kupimy, no co, no sądzę, to trzeba kupić, no najwyżej zobaczycie jak będę lamił toporami, no. Bo ja naprawdę lamię tymi toporami jak cholera. Na pewno trzeba będzie to ulepszyć. Sumie, czekajcie, mogę coś zaczętować? Mogę hełm, ale nie, hełmy się dopiero enchantuje na końcu. W sensie już ostatni hełm się dopiero enchantuje. Tak to się nie opłaca, tutaj mamy normal, czy tam mamy normal? Tutaj też mamy normal. Ile mi zostało? W sumie wiecie co, strzelę sobie survival. Bo muszę sobie przypomnieć toporki, jak się nimi walczyło. No bo widzicie, no bo... Aha, dobra. Dobra, tak się to robiło. Okej. Okay. No niestety problem toporków jest taki, że one są bardziej taką bronią, taką super fajną, bo się szybko nimi tłucze. W sensie wolno one tłuką, tylko że one widzicie, oni raczej tutaj się postarali o wygląd samego walczenia tą bronią. Ale ogólnie jak przed nocą to jednak boli, jak widzicie. Dlatego też toporków za bardzo nie ogarnią, no nie? Aczkolwiek przed nocą bardzo lubiłem toporki, ale ostatnich nie. Aha, spoko. Się wystawił.
Także, no niestety, to będzie bardzo. No, to parki są mało wymagające, ale tylko tyle, że mają mocne opóźnienia. Aha. Spoko. Przepraszam. Naprawdę mi coś ostatnio bierze. No toporów nie ogarnia za cholerę. Naprawdę, w pewnym momencie to ja częściej kopałem niż waliłem tymi toporkami. A i kolejny meeting będzie na innym serwerze i będzie następnym razem trójka, o ile się ludzki kurczak zdecyduje pobrać serwer. O. Jezus Maria, nawet gofnąć go nie mogę. Dobra, masz to rzutką. Jezus Maria. I będzie tym razem nie na Malegosie, tylko będzie na innym serwerze i też w innej krainie, bo się dowiedziałem właśnie od kuzyna, że Gino, czyli właśnie kraj niebieskiej flagi, ja to na to tak mówię, bo że tak powiem, nie jestem na czasie w Metinie i mogło się trochę pozmieniać, co nie? Chociaż raczej się nie pozmieniało. To było właśnie, no i właśnie tam głównie sobie stoją ludzie w sklepikach i sobie, wiecie, no sprzedają rzeczy tylko, no nie, dlatego są takie lagi. A ten serwer, na którym teraz mi kuzyn dał, to jest o tyle dobre, że od razu ma taki, nie ma oddzielnego klienta, tylko jest tak jakby wpisany w PL-kę, no nie? W sensie, na takiej zasadzie, że jest tak jakby normalny Metin był. W sensie on był tworzony od razu na plikach z Metina czystego, a nie był tworzony od zera, więc to jest o tyle dobre. Dobra, tym razem nie zaorał. No, wiecie, toporów nie ogarnia za dobrze, ale jednak jak przyrżnę, to jednak przyrżnę. Widać było w pierwszych trzech rundach, że jednak potrafię trochę tym się pobić, więc nie jest źle ze mną, aż tak. Dobra, mamy i tak, mamy tutaj challenge. Tutaj jest na Brutal Style'a chyba. No tutaj mamy normalne, no nie? Ale tutaj też mamy Butchera do załatwienia i wtedy mamy jeszcze 21 tysięcy. No to w sumie można się pokusić, co nie? Chociaż nie wiem, czy by nie zrobić tak, żeby poczekać sobie na poziom łatwy. Wiem jedno, że najpierw na pewno się wszystko polepsza. Dobra. Nie chcesz mi na ulepszenie toporków. Dobra, zróbmy ten Brutal Strike, bo. Dobra. Tutaj chyba była walka bez ograniczenia czasowego jakiegoś. No, dalej 99 sekund. Kurde. Bo ty miał zrobić Brutal Strike'a, co nie? A wiecie, jak ja lubię zabijać. Spoko, nie wiem po co ja wbijać te Brutal Strike'i, skoro ja go jadę normalnie, no nie? W sumie nie wiem po co oni tak sobie to utrudnili. Znowu się do mnie kot dobija. Dosłownie się dobija znowu kot. Jezus Maria, czekajcie, bo żyć mi nie da. Czego? Nie, to nie.
Kurde. Sobie siedzi taka pierdółka i ci dupę zawraca, co nie? Jezus Maria. Teraz uciekł. Jezu. Przynajmniej tym razem w zasadzie pod koniec odcinka zaczął odwalać, a nie kurde przez cały. To było już przygięcie wtedy. Dobra, to jest no dalej 45, dobra, tutaj mam 5000. I słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa, bo bez energii można jechać na Ascension. No nie? I to byłby w sumie taki right moment na to. Dobra, headki są. Dobra, toporami to będzie w miarę proste. Bo raczej to da radę toporami, chociaż w sumie powinienem zmienić tę katanę w tym czasie. No ale trudno, damy radę. What the fuck? Jezu, to jest choroba. Dobra, zginął. Uf. Bo w sumie wiedziałem, że to będzie ciężkie, ale się udało, co szczęście. Dobra, więc dawajcie tą ruletkę. Może będzie kasa. Posprzątam, 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 posprzątam. Dobra, to się wytnie. Dobra, no to byłoby na tyle w sumie. Więc... Ale w sumie nie chcę się tego wycinać, więc to w sumie byłoby na tyle. Niestety muszę lecieć, więc... No, trzymajcie się, cześć. Jezus Maria. Dobra, trzymajcie się, cześć.